marcowa pogoda nie rozpieszcza. Po przebłyskach słońca nadchodzą chmury, deszcz i wiatr. Na szczęście w wiosenny i radosny nastrój mogą nas wprowadzić kolorowe bratki. Będą one tematem naszego dzisiejszego wietrznego odcinka programu Balkony i Tarasy, w którym zaraz obsadzę kilka donic i pokażę przykładowe kompozycje. Zapraszam! W handlu dostępne są setki odmian tej urokliwej rośliny. Bratki, czyli fiołki ogrodowe, mogą być jednobarwne lub wielobarwne, drobno- lub wielkokwiatowe. Wszystkie są wesołe i zwiastują wiosnę. A najważniejsze jest to, że mimo iż wyglądają delikatnie, są bardzo wytrzymałe. Już w marcu możemy je posadzić w donicach na balkonach i tarasach. Niestraszne im niewielkie nocne przymrozki. Jedynie w przypadku zapowiadanych silnych mrozów należałoby je zabezpieczyć lub wynieść do domu. Jeżeli temperatura w dzień jest dodatnia, a w nocy nie spada poniżej minus 5 stopni Celsjusza, możemy zostawić je w donicach na zewnątrz. Bratki uprawiane w skrzynkach balkonowych, doniczkach czy innych pojemnikach tworzą barwne plamy, wyróżniające się intensywnością i różnorodnością kolorów. Możemy kupić większe sadzonki lub małe, oferowane w wielodoniczkach. Obsadzając skrzynki, warto popuścić wodze fantazji i tworzyć piękne, wielobarwne kompozycje jedynie z bratków lub łączyć je z innymi roślinami. Wszystko dlatego, że mogą one dzielić donice z wieloma gatunkami roślin. Od iglaków, przez byliny, do roślin jednorocznych lub cebulowych. Można je uprawiać praktycznie w każdym dobrze przepuszczalnym podłożu. A to kilka pomysłów na bratki w donicy. Po bożonarodzeniowych dekoracjach zostało mi jeszcze kilka niewielkich iglaków. Są one żywozielone, więc pięknie będą współgrały z kolorowymi bratkami. Jałowiec chiński, który jeszcze niedawno grał rolę miniaturowej choinki, będzie wyższym akcentem w naszej kompozycji. Do tego przewieszająca się odmiana jałowca, kolorowe bratki i gotowe. Sadząc bratki, pamiętajmy o warstwie drenażowej w donicy. Podłoże powinno być przepuszczalne, ale jednocześnie stale wilgotne. Rośliny te wymagają regularnego podlewania. Źle znoszą nawet krótkotrwałą suszę, dlatego nie wolno dopuszczać do przesychania podłoża. Optymalna temperatura dla fiołków ogrodowych waha się od 10 do 15 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura powoduje skrócenie okresu kwitnienia, więc jeżeli ktoś lubi bratki, nie ma na co czekać. Warto posadzić je jak najwcześniej, bo w czerwcu ustępują pola innym roślinom balkonowym, m.in. pelargoniom i surfiniom. Ale jesienią często zakwitają ponownie. Można to zaobserwować, jeżeli mamy donicę obsadzoną jedynie bratkami. Fiołki ogrodowe są symbolem wiosny. Podobnie jak krokusy, narcyzy czy hiacynty. Rośliny cebulowe, które kwitną właśnie teraz. Posadzenie ich w jednej donicy zawsze jest dobrym pomysłem. Bratki stanowią tak duże bogactwo kolorów i kształtów, że łatwo pogubić się w ich wyborze. Stojąc przed sklepową półką lub stołem zapełnionym tymi roślinami, zwróćmy uwagę na to, by sięgnąć po sadzonki młode, zwarte z zielonymi, zdrowymi liśćmi. Fiołki ogrodowe dobrze znoszą przesadzanie, nawet w czasie kwitnienia. Nie sadźmy ich jednak zbyt głęboko, bo za bardzo przesypane ziemią mogą gnić. Ciekawostką jest to, że kwiaty bratków są jadalne, a nawet przypisuje im się właściwości lecznicze. Rośliny te mogą więc być kolorowym uzupełnieniem naszej ziołowej kompozycji. Tymi ślicznymi kwiatami możemy udekorować wiosenne sałatki i desery. Kwiaty te możemy kandyzować lub suszyć, a potem dodawać do ciast, ciasteczek czy naparów. Mają delikatny, słodkawy smak. Po posadzeniu pamiętajmy o podlewaniu bratków. Warto też regularnie je zasilać niezbyt dużymi dawkami nawozu dla roślin kwitnących. Żółknięcie liści i słaby wzrost mogą świadczyć o tym, że dieta jest zbyt skąpa. Obrywajmy przekwitłe kwiaty, jeżeli nie mamy zamiaru zbierać nasion. Rośliny, które wydały nasiona, przestają tworzyć pąki. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Balkony i Tarasy już za tydzień. Do zobaczenia!